pół godziny takiego treningu powoduje, że naprawdę człowiek tak jakby ze 3-4 godziny trenował. Cześć, witajcie na kanale Kozak Skład, a w dzisiejszym filmie przyjrzymy się treningowi EMS, czyli elektrostymulacji mięśniowej. Czy 20-minutowy trening EMS może zastąpić 4 godziny treningu siłowego? Dla kogo w ogóle jest trening EMS? I czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? Zapraszam do materiału. Obecnie ten rodzaj treningu cieszy się coraz większą popularnością. W sumie to kto nie skorzystałby z opcji treningu 20-minutowego zamiast 3 godzin na jednostce treningowej? Kto nie skorzystałby z treningu, który spali więcej kalorii niż trening siłowy? Kto nie skorzystałby z treningu, który zagwarantuje Ci większe efekty, przeznaczając na sam trening mniej czasu? Przez to logiczne. Ale czy to ma sens? Czy to naprawdę tak działa? Przekonajmy się. Prawdę mówiąc, to nazwałbym to jednym z największych skoków na pieniądze w świecie fitness wszechczasów. Nigdy nie pomyślałbym, że trening 15-minutowy EMS może spowodować takie same efekty, nawet lepsze, niż ciężka praca na treningu siłowym. Ale przejdźmy do rzeczy. Czym w ogóle jest ten trening EMS? Jest to trening w specjalnym kombinezonie. Mamy podpięte elektrody, które wysyłają impuls elektryczny do mięśni, angażując i pobudzając do pracy jednostki motoryczne, żeby spowodować skurcz mięśnia. Cały impuls jest wykonywany przez czynnik zewnętrzny, przez co nasz układ nerwowy jest częściowo wyłączony z pracy. Omijamy tą pracę układu nerwowego. W takim razie dla kogo trening EMS jest odpowiedni? Bo to też nie jest tak, że EMS jest dla każdego. I to nie jest tak, że EMS jest dla nikogo. Trening EMS jest super w dwóch przypadkach. Po pierwsze, dla ludzi wracających po kontuzjach i po drugie, dla osób starszych po 50-60 roku życia. Dlaczego dla osób starszych trening EMS będzie super? To bardzo proste. Żeby zapobiec atrofii mięśniowej, czyli zanikowi mięśni, ten minimalny bodziec treningowy, jaki jest przy treningu EMS, spowoduje, że będą Twoje mięśnie pracowały, nie będzie spadała Ci tkanka mięśniowa, a jednocześnie nie narażasz swoich kości i stawów. Ze względu na wiek, osoby starsze często mają już problemy z układem kostnym i stawowym, dlatego taki trening EMS nie ma w ogóle dużych ciężarów, tylko to są małe ciężary, dosłownie jakieś kiki, przez co nie narażamy się na zbędne kontuzje. A dla drugiej grupy osób, czyli tych osób wracających po kontuzji, trening EMS będzie ok. W momencie, jeśli Ty jesteś niezdatny do wykonania treningu siłowego, tylko jeszcze raz podkreślam, jeśli jesteś niezdatny do wykonywania treningu siłowego, jeśli jesteś w stanie wykonać trening siłowy, to trening EMS jest zbędny. W momencie, jeśli dostaniesz jakieś kontuzji, która wyklucza Cię z treningu siłowego, wtedy taki trening siłowy będzie ok, ponieważ on też pozwoli Ci, mimo Twojej kontuzji, zachować przynajmniej znaczną część masy mięśniowej, żeby też nie było tak, że przez 3 miesiące nie robisz nic, tylko przez 3 miesiące dajesz minimalny jakiś bodziec treningowy przy treningu EMS, spowoduje to mniejszą utratę masy mięśniowej, co nie znaczy, że całkowicie zlikwiduje jakieś spadki mięśniowe. Trening EMS będzie super w momencie, jeśli nie możesz wykonać treningu siłowego nie jako zamiennik. Trening siłowy musi być. Oprócz tego trening EMS może być tylko dodatkiem. I to też wszystko zależy od Twojego stopnia zaawansowania, bo osoba początkująca, wracająca po kontuzji, przy treningu EMS może nawet dostarczyć jakiś wzrostu w masy mięśniowej, bo efekt początkującego tak działa, że osoba początkująca nawet przy minimalnej objętości i tak będzie powodować to wzrost masy mięśniowej. Natomiast u osoby zaawansowanej taki trening EMS i tak spowoduje utratę tej tkanki mięśniowej. Ale sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej stracić trochę masy mięśniowej, czy stracić dużo większą część masy mięśniowej? Raczej myślę, że odpowiedź na to pytanie jest prosta. Każdy woli stracić trochę niż dużą część. Dlatego taki trening EMS może okazać się dla Ciebie zbawieniem w momencie, jeśli masz kontuzję i nie możesz wykonać treningu siłowego. Pan ostatnio promuje w Polsce wyraźny trend, czyli elektrostymulację mięśniową. Coś takiego powstało, gdzie można naprawdę w krótkim czasie zrobić trening. Niestety trening EMS został bardzo spopularyzowany przez amerykańską, między innymi, popkulturę. Obecnie ludzie wszyscy się śpieszą. Każdy z nas się śpieszy, każdy chce zrobić wszystko szybko,
na stały czas, gdy nikt nie ma czasu. Dlatego ludzie młodzi często zamiast wybrać trening siłowy, na którym będą się musieli dużo bardziej zmęczyć, dużo więcej spędzić czasu, wybierają trening EMS, ponieważ występują tu skuteczne hasła marketingowe. Trening EMS 20 minut zamiast 3 godzin treningu. 2 razy 20 minut, trening jak 3-4 jednostki w tygodniu, czy 4 godzinne. Jak możesz w ogóle pomyśleć sobie, że 40 minut w tygodniu da Ci takie same efekty jak 12 godzin treningu siłowego? Pół godziny takiego treningu powoduje, że naprawdę człowiek tak jakby ze 3-4 godziny trenował. To jest po prostu nierealne, ale hasło marketingowe tak zachęcają tych ludzi, że każdy w obecnych czasach nie ma czasu i woli wybrać dwie jednostki, które według haseł zagwarantują Ci nawet większe efekty niż 4 jednostki 3-godzinne, bo one nie są aż tak bardzo marketingowo sprzedawane. Obecnie trening EMS sprzedaje się każdemu, a osoby młode wybierają to ze względu na czas. Ten czas to nie jest wszystko. Mało czasu spędzonego na treningu nie znaczy, że to będzie lepszy trening. Ja od około miesiąca używam sprzętu i powiem szczerze, jestem strasznie zadowolony. Do tego lekka dieta i gdzieś tam efekty już widać. Jeszcze raz powtórzę o tej osobie początkującej. Jeśli osoba początkująca wybierze się do studia EMS, prawdopodobnie skończy się wzrostem masy mięśniowej. Dlaczego? Ten efekt początkującego tak właśnie działa. Tak jak wspominałem w filmie, ile serii wykonywać na siłowni, link zostawiam oczywiście w opisie pod filmem. Osoba początkująca potrzebuje już jednej serii w tygodniu, żeby zachować progres na partię i wzrost tej partii. To jest wystarczający już bodziec treningowy. Dlatego przy treningu EMS, gdzie ten bodziec nie jest zbyt duży, to i tak spowoduje to rozwój. Dlatego, że potrzebujesz minimalnej tylko objętości do wzrostu. Dlatego jeśli osoba początkująca pójdzie na trening EMS, to skończy się tym, że zachowa wzrost masy mięśniowej, tak sobie jak na siłowni. Ale po 2-3 miesiącach, do pół roku, gwarantuję Ci, że masy mięśniowej na tym nie zbudujesz. Bo ten bodziec elektrostymulacyjny będzie już zbyt mały, żeby zagwarantować Ci hipertrofię. Trening EMS mógłby być skuteczny, gdyby angażował do pracy wysokoprogramowe jednostki motoryczne. Natomiast ten impuls jest na tyle mały, że angażuje tylko niskoprogowe jednostki motoryczne. To znaczy, że dla osoby średnio zaawansowanej i zaawansowanej nie spowoduje żadnych, ale to żadnych efektów rozwoju sylwetki. Tak jak Ci mówiłem, jeśli wracasz po kontuzji, nie możesz trenować siłowo, trening EMS może być Twoim rozwiązaniem dla osoby średnio zaawansowanej i zaawansowanej dla utrzymania obecnej masy mięśniowej. Jeśli jesteś osobą początkującą, to rozwiniesz, ponieważ ten mały bodziec, impuls elektryczny wystarczy, ale dla osoby średnio zaawansowanej i zaawansowanej to nie da nic, bo trening EMS nie angażuje do pracy wysokoprogramowych jednostek motorycznych. Co ciekawe, trening EMS zmniejsza obolałość mięśniową, czyli te potocznie mówiąc zakwasy. Ból mięśniowy po treningu EMS będzie mniejszy niż po treningu siłowym. I prawdę mówiąc, to chyba jest jedyna przewaga treningu EMS nad treningiem siłowym. Ponieważ jak wiadomo, ból mięśniowy i zakwasy nie są wyznacznikiem dobrego treningu. Dlatego jeśli masz możliwość wykonać trening z taką samą objętością, z takim samym rirem, tyle samo do upadku powiedzmy i miałbyś mieć przy tym mniejszą obolałość mięśniową, mniejsze zakwasy, to jest dużo lepsze rozwiązanie niż te zakwasy. Te zakwasy są tylko wypadkową tego treningu, ale nie są koniecznym czymś do rozwoju Twojej sylwetki. Dlatego jeśli w treningu EMS te zakwasy są mniejsze, mniejsza obolała mięśniowość, to jest przewaga nad treningiem siłowym. I to jest na pewno na plus. Co jest też dużym minusem treningu EMS? Co jest konieczne do rozwoju sylwetki? Progresywne przeciążenia. Czyli po prostu coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej. Twój organizm potrzebuje mieć coraz większą objętość, coraz większy bodziec, przez co adaptuje się do zaistniałej sytuacji poprzez wzrost masy mięśniowej. Dlatego też w treningu siłowym dokładasz ciężaru, dokładasz powtórzeń, dokładasz serii do treningu, ta objętość się zwiększa, Twój organizm się adaptuje do sytuacji i masa mięśniowa się zwiększa. Natomiast przy treningu EMS, wiadomo, możesz podkręcić moc, ale bardzo szybko maszyna
nie będzie już mogła mocniej pracować, więcej tego impulsu elektrycznego oddać. Przez co bardzo szybko dojdziesz do końca i trenując na stałej mocy potem nie zagwarantujesz sobie progresu, bo jest to niestety niemożliwe. Nie ma progresywnego przeciążenia, nie wpłynie to na wzrost masy mięśniowej. Dlatego po 2-3 miesiącach treningu na EMS nie spowoduje już żadnego efektu nawet u osoby początkującej, bo już dojdziesz do kresu działania maszyny. To też jest minus treningu EMS. Dlatego właśnie te efekty nie są też możliwe, bo szybko kończy się możliwość progresu, tego progresywnego przeciążenia. Często przy studiach treningów EMS albo reklamach treningów EMS mamy uwzględnione coś w stylu 20 minut spali 800 kalorii albo w cholerę dużo kalorii, nie? Okej, dam Ci radę. Idź sobie pobiegaj. Idź pobiegaj do parku, zrób 10 kółek, pobiegaj 20 minut. Zobacz, ile spaliłeś kalorii, a potem idź na trening EMS i sprawdź, ile spaliłeś kalorii. Powiem Ci, raczej przy bieganiu spalisz więcej kalorii niż przy 20 minut treningu EMS. Bieganie jest skuteczną metodą treningu cardio w takim razie. Co ciekawe, jak zrobisz trening siłowy, taki pełny trening siłowy, półtorej godziny fajnej pracy na siłowni, nawet godzinę pracy fajnej na siłowni, też spalisz więcej kalorii niż trening EMS. Przestań wierzyć w te hasło reklamowe, bo trening EMS nie jest dla wszystkich. Jest dla osób starszych i dla osób po kontuzjach. Podsumowując, cały trening EMS. Wiadomo, że jakaś aktywność jest lepsza od braku aktywności, ale nie uwierzę Ci, że masz w ciągu dnia 20 minut na trening EMS, do którego musisz przyjść do studia, przebrać się, wyjść ze studia i tak z godziny Ci zejdzie, a nie znajdziesz godziny czasu na trening siłowy. Po prostu Ci w to nie uwierzę. Biorąc pod uwagę efekt, jaki osiągniesz przy treningu EMS, a jaki przy treningu siłowym, to uwierz mi, że zrobienie treningu półtorej godziny siłowego da Ci dużo, dużo lepsze rezultaty niż 20 minut treningu EMS. To nawet nie będzie porównania. I tak jak Ci mówiłem, szybko postawić się bariera, której nie przekroczysz. Nie będziesz mógł dokonywać progresywnego przeciążenia. Twój progres się skończy. Dlatego zastanów się, czy trening EMS ma sens. Jeśli kosztuje taki trening EMS, dużo, ale czy to ma dla Ciebie znaczenie? Nie, bo dla Ciebie liczy się czas. Ale czas osiągnięcia sylwetki na treningu EMS będzie dużo dłuższy niż na treningu siłowym. Gwarantuję Ci to. Idź na siłownię, zrób ciężkie serie, daj impuls do wzrostu, coraz większa objętość, zwiększaj serię, zwiększaj powtórzenia, zwiększaj ciężar. To Ci przyniesie efekt. Trening EMS nie. Chyba, że jesteś po kontuzji, bądź jesteś osobą starszą i nie chcesz narazić się na urazy układu kostno-stawowego. Poza tym, czy znasz chociaż jedną osobę, która osiągnęła efekty, albo efekty sylwetkowe, albo jakiekolwiek pozytywne efekty, oprócz efektu placebo na treningu EMS? Czy znasz kogokolwiek, kto wyrzeźbił sylwetkę na treningu EMS? Może pomyślisz o tych trenerach, co tam robią treningi. To też Ci gwarantuję, że większość z nich, którzy mają super sylwetki, trenują siłowo, bądź trenowali wcześniej siłowo, a teraz trening EMS jest dla nich podtrzymaniem wcześniej zbudowanej masy mięśniowej, bądź, tak jak Ci mówiłem przed sekundką, ten trening EMS jest tylko dodatkiem, trening siłowy również występuje. Nie da się na to nabrać i mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie już nie pomyślisz o tym, żeby wybrać trening EMS zamiast treningu siłowego, bo to jest dużo gorsza opcja. Do usłyszenia w przyszłą sobotę o godzinie 15. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wbij na mojego Instagrama, zaobserwuj, tam też są materiały treningowe i około treningowe, około siłowni. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, bo filmy pojawiają się tutaj co tydzień. Wbij na moją grupę na Facebooku, jeśli film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę. Do usłyszenia, cześć!